Rzeźba to pierwszy zespół dzieł, który widzimy, wchodząc do galerii. Sygnalizuje estetyczne i ideowe przemiany, które uczyniły sztukę XX wieku tak odrębną i fascynującą. Jeżeli Kraków to sztuka młodej Polski, a więc ten okres w dziejach sztuki polskiej, kiedy mimo że Polski nie było na mapach Europy, to dzięki swojej sztuce była dostrzegana i doceniana w Europie. W sali zatytułowanej Ekspresjoniści pokazujemy twórczość członków grupy ekspresjonistów polskich, późniejszych formistów. Można powiedzieć, że to jest początek sztuki nowoczesnej XX wieku. Konstanty Laszczka, wybitny rzeźbiarz, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, był również znakomitym twórcą ceramiki. W Galerii Sztuki Polskiej XX i XXI wieku pokazujemy również ten fragment jego twórczości. Malarstwo polskie po 1945 roku. Entuzjazm odzyskany niepodległości, poszukiwanie nowych środków wyrazu, trauma wojny, życie lat 70., 80. do 2000. To wszystko obrazowali artyści zgromadzeni w tej części galerii. Sala pokazująca sztukę powstałą po roku 1989 zatytułowaliśmy Transformacja. Odnosimy się tym samym do kwestii przemian, jakie nastąpiły w Polsce po upadku komunizmu, zarówno w sferze politycznej i gospodarczej, jak i przede wszystkim kulturowej. Pokazujemy, w jaki sposób sztuka reagowała na te zmiany, odnosząc się do kwestii pamięci i historii. Pokazujemy, w jaki sposób portretowała człowieka poprzez odwołanie do języka surrealizmu i groteski. Pokazujemy wreszcie, w jaki sposób odnosiła się do kwestii geometrii, symbolizujących zarówno dawny porządek upadły totalitarny, jak i ten nowy, który powstaje na jego gruzach. Sala prezentująca krakowską szkołę grafiki. Po raz pierwszy ta technika weszła na stałe do krakowskiej galerii. Pokazujemy bogactwo warsztatowe, bogactwo kierunków, trendów, rozmaitych rozwiązań artystycznych najlepszych artystów naszego miasta. Abstrakcja geometryczna i konceptualizm po raz pierwszy otrzymały w naszej galerii tak dużą powierzchnię. Usiłują uwięzić pojęcia abstrakcyjne, idee w formie plastycznej, nie zajmując się rzeczywistością osób i zdarzeń. Kolekcja szkieł artystycznych i unikatowych Muzeum Narodowego w Krakowie z drugiej połowy XX wieku to zbiór niezwykły. Zebrany w wyniku kilku wystaw organizowanych w tym czasie w Muzeum Narodowym, m.in. z wystawy z roku 1963, wybitnej i wyjątkowej prezentacji polskiego szkła artystycznego, młodego szkła drugiej połowy XX wieku. Od dziś drzwi galerii są już dla Państwa otwarte.